Lewiatan jest zaniepokojony doniesieniami medialnymi, z których wynika, że Platforma Obywatelska chce poprzeć pomysł wprowadzenia kolejnego wolnego dnia od pracy Święta Trzech Króli. No jest to pomysł dziś szczególnie kontrowersyjny, kiedy rząd walczy z długiem publicznym i szuka każdej złotówki, aby ten dług zaspokoić. Strata, która będzie wynikać dla budżetu z wprowadzenia tego rodzaju rozwiązania, wynosi 1 mld zł. Firmy, które będą z tego powodu odczuwały również straty, wyniesie ponad 5 mld zł rocznie. To są sumy niebagatelne. Jest to rozwiązanie, które budzi szczególne wątpliwości i wymaga bardzo szczegółowej analizy. Mamy nadzieję, że te informacje są jedynie informacjami medialnymi i nie pojawi się żaden projekt legislacyjny ze strony Platformy Obywatelskiej, który będzie proponował wprowadzenie tego typu rozwiązania.